Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy Pack and Play z UEFA Champions League, a moim gościem jest nie kto inny, jak Vibe. Witam serdecznie. A tak, jest w finale. Jest. Tak, już się cieszę z finału, ale zobaczymy. Jeszcze rewanż. Jeszcze rewanż przed nami, w tym finale. No ale... Jak coś, to masz teraz dowód na wideo i to będzie takie oficjalne zbłaźnienie się, ale co? No zobaczymy, nie no. Po pierwszym 3-0 to ciężko będzie tutaj już przegrać, ale kto to wie. Pewnie kibice tacy, którzy pamiętają mecz z Romą, pamiętają. No ale teraz też inne czasy są, nie? Myślę, że Barcelona tak, dokładnie, jest w gazie. I Messi 365 jest dni minęło. No i też na przykład jak taki Messi ci strzeli bramkę, to obojętnie kto strzeli bramkę, to Liverpool musi strzelić 5, więc to nie ma już opcji. Dobra, myślę, że możemy otwierać chyba te paczuszki. Tak jest. Mamy, słuchajcie, przygotowane 14 paczek. 7 idzie do mnie na odcinek, 7 będzie w rewanżu u Vibe, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie, także wbijajcie do Vibe, bo w rewanżu też będą emocje. No tak, to... ej, czekaj, jakbyś obstawił, jaki overall tu wyleci, bo ja ostatnio jestem jasnowidzem. Ja napisałem dwa tygodnie temu na Twitterze, że Suarez strzeli ważną bramkę, stary, w Lidze Mistrzów i strzelił, także ja obstawiam, że będzie overall 8-4. Tak. Dobra, to 8-3 będzie u siebie, a u mnie będzie 81. Oooo! I poszło. Dobra, to ja tylko 8-4, zobaczymy u kogo, może to wpadnie. Dobra. No dobra, idzie paczka. W ogóle... I... Fajnie to wygląda, jak jest ta niebieska animacja, nie? O. Okej. Okay. No ja byłem bliski trafienia swojego overalla. Bo... Co? Mówię, jasnowidz, 8-4 w pierwszej paczce. No nie gadaj. A ja 8-2 i jeszcze trafiłem półfinalistę Ligi Mistrzów, przyszłego finalistę. Zawodnika z Barcelony też. A tu Oskarek cichutko, tu Messi. Dobra, to lecimy z drugą paczką. Tak, ja powiem ci, mam zawodnika, dobra, który no bardzo szybko się pożegnał z Ligą Mistrzów w tym roku. Okej. Okay. Okej, okay, mi się otwiera kolejna paczka. U mnie tak samo. Poproszę podobny overall jak u Vibe. O, cię kręcę! Tego pana chyba wszyscy dobrze znamy. Też półfinalista Ligi Mistrzów, ale z Ajaxu. Okej, okay, dobra. O, a tutaj jeszcze lato, mimo że jest wiosna. Chociaż u Vibe podobno jest lato teraz w Krakowie. Tak, jest fajnie. W Gdańsku akurat jest słaba pogoda w tym momencie, jak nagrywamy. Otwieram trzecią. Dobra, ja również. Kurczę, a przydałaby się jeszcze jakaś taka fajna ocenka, taka powyżej 8-4. Tak. Ja widziałem, jak ludzie trafiają w tych paczkach, stary Ronaldo albo jakiegoś Messiego czy coś. Powiem ci, że ja ten odbieram nagrody za FUT Champions. I już ten odcinek w sumie jest na kanale. No to był tam Van Dijk 89, także o pierdziele mówię. Okej, okay, nie, no. to całkiem niezły trafi. Tak jest. O, zawodnik z Ajaxu, 55 tempo. U mnie z Liverpoolu teraz był, dobra, to czwarta? Tak jest, dobra. Czwarta paczka. Tutaj też bramkarz to jest ważna rzecz. No, ja na szczęście mam bramkarza, także jest hit, ale poza tym może być ciężko. Mam. Chyba, tak mi się Hiszpania. A to co mamy? A, okej. Okay. O! Dobra, a, kurde. On jest spoko nawet. Myślałem, że Carvajala trafiła na to. Ale? Nie. Potrzebuję kogoś w ofensywie i kogoś lepszego niż ten pan. Co to ma być? Halo! O, wow. Dobra, jedziemy dalej. Tak, paczka numer 5, nie? Chyba tak. Tak jest. Paczka numer 5 i powiem ci, że moja obrona za to jest taka... Mam bramkarza, ale nie mam obrony, o. Nie, no kurczę. Chociaż tu będzie zgranie super, tu będzie super zgranie z tym zawodnikiem, ale nie mam faktycznie ofensywnych zawodników i... O! O, aż w końcu przyszedł ten pan, no. Jest to jakieś rozwiązanie, chociaż wolałbym kogoś lepszego. Dobra, jeszcze dwie paczki zostały. Brazylijczyków. Poleciało mi teraz dwóch Brazylijczyków, także nie jest źle. Dobra, jedziemy dalej. Tak jest, paczka numer 6. Przedostatnie w ogóle już. Tak jest, kurde, no. Jeden ofensywny... A będzie trzeba kombinować, stary. Jeden ofensywny zawodnik by mi się przydał. Stary, samych prawych obrońców trafiam. O, ale ten jest naprawdę dobry. 8-4 kolejny. Nice. Okej. Okay. Stary, ale będziesz miał miniaturkę, naprawdę. Powiem ci, że... Juventus Portugalia. O kurde. A u mnie jest walkout z Juventusu właśnie. No ja właśnie mam Cancelo, także tutaj... No to... Miniatureczka. I cyk, czyli Ronaldo u mnie i u mnie też Ronaldo. No ostatnia dobra. Paczka. Gotowy? Tak jest, gotowy. Dobra, zobaczmy.
kurczę, myślałem, że będzie coś lepszego tu. Nie było hałtu niestety. A może u mnie tak. Gdzie? Hiszpania. Oj, nie. Fuh. Ciężko będzie to skleić, tak mi się wydaje. Stary, będzie mega pod ciężko, kątem, nie mam obrony praktycznie. No ja właśnie obronę mam, ja na obronę nie mogę narzekać, ale ciężko będzie formację dobrać do tego wszystkiego, także idziemy ułożyć składziki, słuchajcie. No i widzimy się za momencik. Pokaż mi, co tam ciekawego jest. To będzie śmieszne. Ja mam mało zgrania, bardzo mało zgrania. Dobra. Bardzo mało zgrania. Okej, ale masz zawodników. I piątka obrońców, no. Szczęsnego! Tak jest, ale tak patrzę. Ten Balde Diao z Cancelo jest tam marką, okej. No ale ty masz... Ej, ja tą formację 4-2-3-1 uwielbiam, naprawdę. W sensie, dobrze ci się nim gra? Tak, świetnie mi się nim gra. Ja tak średnio właśnie, niby też ją mam, ale wolę 4-1-2-1-2 wąsko, nie? Tylko, że jak ja mam jednego napastnika, to nie mogłem innego wyboru tutaj zastosować, nie? Czaję bardzo. No w sensie teraz, wiesz, buduję sobie skład pod flashback Ibre z tym, z Messim, także... Okej. Okay. Bo ja kiedyś w ogóle na początku, jak wyszły te karty, wiesz, które jakby się ulepszają z Ligi Mistrzów, to kupiłem sobie Tagliafico, no nie? Tam za 30 tak. Koła, on teraz warty 150, ma ocenę 8-7, bo nikt się nie spodziewał, że Ajax w sumie tak daleko... Tak, jakby... no ja pamiętam, że to za Quickset chodziły te karty. Jakby stary zrobić taką inwestycję wtedy, ale to by było. Kto to wiedział? Dokładnie, no. Niestety. Zobaczmy, Embolo. Nie. Bo czemu tak? No. I już na czas gra. A, dobra, wychodzę z tego meczu. No. Już piłka do Tadicia, on jest niesamowity! Tadic, zobaczmy, czy będzie grał tak jak w Ajaxie. Miejmy nadzieję, że tak. Lato. Wszędzie. To mój zawodnik się schował po czole. Broni Subasic. Nie ma różnego. Oh yeah. Ależ tutaj się dzieje, a akcja nadal trwa. Zobaczmy, Embolo! Nie. Jest tu Tadić, no ma na lewej nodze Tadić! No nie wierzę! Jeszcze uderzenie! Nie ma gola! Spalony chyba był przy tej dobitce, ale Tadić, jak był blisko. No widzę tutaj, United zaczyna z przytupem. No ostatni pamiętam, że przegrałem z tobą, więc... Było. Tutaj trzeba się zrewanżować, ale teraz będzie okazja na... kontratak i to piękny kontratak! Ale strzał słaby. Zaskoczył, ale Szczęsny tak trochę niepewnie. Szczęsny jest bez zgrania i tego trochę się boję. Dokładnie. U ciebie Subasic ma zgrania? Nie ma. Okej, okay. Czyli... Ale Szczęsny musi mieć Kane'ego, żeby było zgranie, tak? Dokładnie. To tak działa. Dużo przegrałem w tej FIFA, przyznam się, Serie A i fajni tam zawodnicy są. Fajnie. No, Serie A mocna jest w tej FIFA. A, jakiś Ronaldo, kto to? No, oprócz tego Ronaldo, tylko piątek się liczy. Dokładnie. O, tutaj Rudy, Embolo i broni Subasic. Nie no, Klopa lubię, ale to nie był jego mecz, ani jego zawodników, tym bardziej. Znaczy, nie grali jakoś źle. Tak, ale ta setka Salaha. No, też. Ale też Dembele też swoje pokazał. O Rony Lopez! Teraz Subasic. O mamo, bez kity, tak jak teraz Subasic. Rony Lopez, 1-0. Nie spodziewałem się, że to wpadnie, ta piłka tak jakoś dziwnie poleciała. No, to jest bramkarz. No, on w ogóle chyba w miejscu... Zobaczmy. On po prostu w miejscu rozłożył nogi. Oh yeah. Ciekawa taktyka na bramce. No, widać tutaj z De Gea na ostatnich treningach przesiadywali. Oj, nie mówmy o złych rzeczach. Nie dobijaj mnie. I'm sorry. Zobaczmy. A to. Przygotował jakieś stałe fragmenty gry! Cancelo! Groźnie, obok słupka. Tak, zapomniałem, że to nie jest Messi. No. Wspaniale! Aj! Uff. No. Próbowali przynajmniej, to się liczy. Cancelo. A cały czas te wrzutki na Kante! Floro! Karny! Jak on poleciał tam? Co to było? Ale jest koniec, na szczęście pierwszej połowy. 1-0, coś się dzieje. No, na szczęście brak strzału celnego, bo myślę, że jak byłby ten celny, to mogłaby wpaść bramka. Gdzie? A się naoglądał w Barcelony. Dokładnie, albo Ajaxu. No, też. W sumie Ajax bardziej jak Barcelona gra, nie, teraz? Tak. Aj. Tego szczerze? Ja jestem obstrany przed tym finałem, jak tam będzie Ajax. Nie, co, to też będzie taki... Ja się właśnie boję, że to będzie słaby finał, że to będzie, wiesz, takie szybkie, jakieś 3-0. Nie, wątpię.
No, oby był wyrównany meczek, ale żeby Barca wygrała. Aż mi się ciepło na serduszku zrobiło. Bo wstawiłem po prostu na nie. Nie! Ale to było już w sierpniu, w zeszłym roku, czaisz? Ile postawiłeś? 100. A ile jest do wygrania? Ponad 600. 616 chyba, coś takiego mam. To spoko jak na Barcelonę. No. Właśnie największy, najniższy kurs był na City chyba 5-0. A na Barce było... A to Tottenham XD. No. A co to się... No jak oni tak będą asekurować tego zawodnika, się patrzą na tę piłkę. Zobaczmy. Lopez. Ej no, jak go faulował. No i gol! Strzel to! Jest! Co to było? Teraz? Ale widać, że wypracowany schemat tutaj. Rayo jest to zespół, tak, który patrzę. Ma przeróżne taktyczne rozwiązania i właśnie to zadziałało. Czekaj, daj powtórkę. O Boże, co to było? Zobaczcie, no... O Boże. Fajna powtórka. No, taka średnia, ale to, co zrobił Subasic po raz kolejny, to myślę, że masz szansę powalczyć o miano zawodnika meczu, tak? Brawo. Ajajaj. Wojtek to jest gracz, tak? Pewnie punkt zespół. Czemu w tym momencie? Drugi raz sobie tak samo chyba. Dramat. Malcolm! No, wreszcie wrzutka. To chyba była najlepsza wrzutka, bo najdalej to leciał. A nie, bo to jest ten szybki z Borussii. Okej. Okay. O nie. O kurczę, no nie, to musi być gol. Ale... Nie! No! Nie. Uwaga! Vibe, Salah. To jest to samo w sumie. Róbcie memy. Salah równa się Vibe. Tak, Salah równa się Vibe. Jezu, już myślałem, że to jest 100% gol. Tak. W ogóle jak grał w pucharze, to naprawdę grał dobrze, no nie? Valero... Wow. Subasic. Wreszcie! Jest! Pierwsza interwencja. Ten Zivkovic, stary, patrz. Wszędzie jest. Keita i tak walczy. Tutaj serducho do walki pokazują! Jeszcze szczęsny. Na koniec fantastyczna interwencja. No ale co tu dużo mówić? To jest chyba już ostatnie wybicie. A nasz zespół wygrywa 2-0 po bramkach takich średnich, paradoksalnie. Ale ważne, że zwycięstwo. A w tle, przy okazji możecie obejrzeć, jak usuwani są zawodnicy pewnego klubu. Tutaj. Ale wiesz co? To mnie nie boli. Ten Subasic to jego pierwszego usunę, a co jest najlepsze. Jak się skończył mecz, to pierwsza powtórka była na niego, jak sobie stoi. Ja tak myślę, o ironio. To jest właśnie to. Subasic nie popisał się i w sumie to jest na korzyść FIBA. Trzeba zmienić te zasady chyba. Ale u mnie będzie lepiej. Dobra, także moi drodzy, rewanż będzie u Vibe, także wbijajcie koniecznie do Vibe, link macie w opisie, także Vibe, dziękuję bardzo za udział. Dziękuję również. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Pa, pa.